Wow, jupi, jupi, ju. Ale tata dziś szaleje. Pędzi z wiatrem, tańczy z bryzą, może skafala go omiata. Oto mój szczęśliwy tata. Jesteśmy na wyspie, która leży dokładnie na tej samej szerokości, co Meksyk i Floryda. Ale w drugą stronę, pod wodą, znajdziemy najpiękniejszy park narodowy na tym archipelagu. I aż grzech jest, aby nie skorzystać z pierwszej lekcji nurkowania, prawda, Wiktorka? Tak. Zaraz dowiemy się, jak to jest w tym podwodnym, cudownym świecie. Ale zanim tam zajrzymy, najpierw jacht, potem na rowerze skoczymy. Pobiegniemy brzegiem plaży, może golf się nam przydarzy. Ktoś jest do nurkowania nie gotowy? Pływamy dzisiaj? Tak. Nurkujemy? Tak. Słyszeli panowie? Trzeba zrobić wszystko, żeby ta młoda dama pokochała rafę koralową, a to chyba nie jest trudne, prawda? Absolutnie nie, to po prostu jest miłość od pierwszego wejrzenia, także nie ma o czym mówić, jak wejdzie do wody, to zobaczy. Beata, po raz pierwszy spróbowałaś tego, o czym mówią panowie. Jak było? Tak, dzisiaj po raz pierwszy spróbowałam nurkowania i jestem z tego bardzo zadowolona i naprawdę polecam wszystkim, bo to jest świetna zabawa. I relaks. A poza relaksem, być może jest to też spotkanie ze sobą. Czy to jest spotkanie ze sobą? To jest, ja bym to porównał, ten właśnie stan, jaki jest podczas nurkowania, z takim stanem medytacji głębokim. Mamy tylko swój oddech, czyli takie podstawy właściwie każdego systemu medytacyjnego i jesteśmy z tym sami. W ciszy pełnej, niesamowicie się wyłączamy, wszystkie problemy jak korki elektryczne po prostu są powykręcane. Jest tylko nasz oddech, my po takiej godzinie wychodzimy zupełnie czyści. Umysł jest czyściutki jak kartka biała. Rewelacja. Ojej. Nie zdarzyło nam się jeszcze tutaj na Fuerteventurze, żeby ktoś był niezadowolony. Każdy może wejść do wody, każdy może spróbować i każdy może zostać nurkiem. Trudno o lepszą rekomendację na stres. Najlepsze nurkowanie. Spod tej wody wychodzimy lżejsi o kilogramy smutku, o kilogramy problemów i bardziej szczęśliwi. Do zobaczenia!